Cześć kochani, tutaj jest Roman, pozdrawiam was wszystkich. Jedną rzeczą, którą chciałbym na początku powiedzieć, dziękuję wam wszystkim, że jesteście tak pozytywnie nastawieni i cieszę się, że oglądacie moje filmiki. To staram się coś nagrywać, bo chciałbym coś pokazać interesującego, coś co mnie bardzo cieszy i być może i was. Więc jak już wiecie, jestem fanem cinematografii, czyli filmowania po prostu. Chyba bardziej wolę to niż zdjęcia, bo zdjęcia są piękne. Uważam, że niektórzy je świetnie robią, ale nie ma chyba dla mnie nic piękniejszego osobistego, czyli żywy obraz. Żywy obraz tej wyższej jakości jest dla mnie czymś, co ja w pewnym sensie przeżywam jeszcze raz ponownie. Więc to jest taka moja prywatna perspektywa tego, co jak ja to widzę i więc dlatego zdecydowałem już po dłuższym czasie, po długich namysłach, żeby kupić sobie drona. Zawsze marzyłem o tym, ale oczywiście one są bardzo drogie, dobre drony, gdzie kamera oczywiście w 4K i w ogóle dobrej jakości drony kosztują bardzo dużo, więc no i te zaostrzenia, które są teraz odnośnie tego drona ogólnie w Europie i na świecie, to jest mało miejsc, gdzie można latać, więc nie bardzo szłem w tym kierunku, ale zawsze o tym marzyłem, bo zawsze, kiedy mam wolny czas, oglądam na YouTube jakieś fajne filmiki i bardzo lubię patrzeć na przyrodę. W ogóle jestem jej fanem, tak samo jak i wy na pewno. Niespodzianka jest taka dzisiaj, że jednak 3 dni temu kupiłem sobie tego drona. Jeszcze nie latałem, kupiłem sobie DJI Mini 2, czyli ten najnowszy typ, najnowszej generacji. Bardzo dobry dron, mały, gdzie mogę go brać ze sobą i jest najmniej obostrzeń. Kupiłem sobie go tutaj w MediaMarkt, jeszcze nim nie latałem, ale dopiero troszeczkę jeszcze parę filmów przejrzałem. Uczę się teoretycznie, jak się nim poruszać, więc jeszcze tego nie robiłem. Dzisiaj zabiorę was w miejsce oddalone około 1,5 km ode mnie, może kilometr, bardzo blisko, gdzie jest możliwość latania nim, dlatego że ściągnąłem sobie mapę, w której mi są pokazane miejsca, gdzie mogę po prostu bezpiecznie latać i nie naruszać porządku powietrznego czy prywatnego, więc zabiorę was w to miejsce i będę dzisiaj latał i będzie dzisiaj premiera, więc bardzo się cieszę, że będziecie ze mną. Więc a propos tego właśnie drona, więc pokażę wam, jak on wygląda. Pudełko dosyć małe, spójrzcie, tak to właśnie wygląda. Wyciągniemy go, spójrzcie, jest, wydaje się być malutki, waży troszkę, waży poniżej jest 250 gram, ma, jak tutaj widać, kamerę, więc tak to wygląda. Tutaj mam jakieś rzeczy, akcesoria, czyli jakieś ekstra rzeczy, kable, jak się to nazywa po polsku. No i tutaj bardzo dobry joystick, gdzie tutaj podłączę sobie kamerę, gdzie tutaj sobie podłączę mój aparat i będę mógł widzieć, gdzie lecę, co robię i tak dalej, więc wszystkie informacje na temat tego, gdzie się znajduję, będą mi tutaj wyświetlane właśnie w tym. No tak to wygląda. Może wam pokażę, jakiej wielkości on jest, żebyście się mogli wyobrazić. Dobra, więc rozłożymy go sobie. Tu jest kolejność. Aha, dobra, to jest numer 1. To jest numer 2. Nogi w dół. Tak to wygląda. Tak on właśnie wygląda. Możecie sobie porównać wielkość do mojego ciała, więc naprawdę jest bardzo mały, ale jest bardzo też profesjonalny, czyli ma bardzo dobrą kamerę w 4K, ma bardzo dobry pilot, gdzie nim mogę lecieć do 10 km niby, no ale prawo europejskie nakazuje na to, że jednak trzeba mieć drona na oku. Zrobiłem sobie teraz prawo jazdy parę dni temu, jest darmowe w Niemczech na drona tej oto klasy, czyli A1 kreska łamane przez A3. Mam te prawo jazdy. Byłem też zmuszony ubezpieczyć się, kupić sobie prywatne ubezpieczenie na drona, gdzie w razie czego, gdyby się coś stało, komuś na głowę spadło, jakąś szkodę urządziło, to będę pokryty i nie pójdę do więzienia lub będę miał jakieś inne właśnie oto problemy. Więc wszystko mam i tak dalej. Dzisiaj, żeby nim latać, to będę musiał napisać w
bo w tej chwili teraz czekam na numer identyfikacyjny Unii Europejskiej, gdzie będę musiał przykleić tutaj na nim rejestrację albo napisać ręcznie, czyli mój numer, który dostanę. W tej chwili go nie mam, więc mogę do kwietnia tego roku prowizorycznie napisać mój adres, numer telefonu i tak dalej, więc tutaj coś przykleimy, będziemy mogli latać. Czyli mam prawo jazdy, mam ubezpieczenie na niego i będzie adres w razie czego, gdy go zgubimy, gdy coś się stanie, to zawsze jest możliwość znalezienia mnie i tak dalej. Więc dzisiaj będzie próba generalna. Jeszcze nigdy nie latałem, uczę się na sucho. Za bardzo nie ma nic lepszego jak prawdziwa praktyka, więc ale myślę, że parę rzeczy zajarzyłem. Nie jest to skomplikowana rzecz, więc będę troszeczkę nagrywał dzisiaj i bardzo się cieszę, że będę mógł Was zabrać, pokazać Wam w jakiej jakości nagrywa, jak się nim lata, coś o nim powiedzieć, więc jestem w ogóle podjarany, więc zapraszam ze mną dzisiaj. Zaraz, za chwileczkę wychodzimy, zabieram Was i będziemy go rozkładać i będziemy lecieć. No hej, witam Was ponownie. Długo mi to nie zajęło, więc wybrałem się na polankę, na którą mam około kilometra, może troszeczkę więcej, ale to jest już okręg poza miastem, więc spójrzcie na tą piękną polankę, która jest wystarczające miejsce na tyle, aby móc coś filmować, jak latamy dzisiaj dronem, więc spójrzmy, jaka duża jest. Jak widać, wystarczająco miejsca. Stanę sobie na środku, aby mieć ten dystans do wszystkiego, żeby po prostu dzisiaj nie rozwalić go w mój pierwszy dzień. I troszeczkę będę Wam opowiadał na temat tego, co już się troszeczkę teoretycznie nauczyłem i jak mi się to podoba i ogólnie. No chciałem coś powiedzieć, byłem wczoraj u dentysty, miałem troszeczkę tutaj, widać troszeczkę spuchnięte po tej stronie, miałem zakażenie w dziąsle, więc operowano mi to ambulacyjnie, więc troszeczkę jest spuchnięty, widać, no ale idzie rozmawiać, nie mam bólu, czuję się świetnie, więc zaczynamy. Dobra, tutaj wziąłem ze sobą statyw, aby móc troszeczkę filmować z wyższej pozycji. Rozłożymy go. Bardzo dobry statyw. Używam go do takich stabilnych nagrań. Ale wiadomo, że jest duży, więc nie biorę go ze sobą. Ale dzisiaj było miejsce, więc wziąłem go ze sobą. I na pewno się nam przyda. Jestem przekonany.
troszeczkę stabilizacja, ok. Tutaj, tutaj. Wszystko jest ok. No dobra. Zaraz sobie położymy kamerkę i będziemy tak właśnie sobie filmować. Teraz wyjmuję naszego drona, który jestem bardzo, bardzo dumny z niego, bo naprawdę mi się podoba. No, oglądałem się filmów i jestem tym faktem bardzo szczęśliwy. Najpierw go rozłożymy. Co, pierwszą rzeczą, którą musimy właśnie zrobić przy otworzeniu tego drona, to najpierw stopy u góry i od dołu. No i jak widać, automatycznie zrobił się już większy. Tak właśnie wygląda. No waży troszeczkę, no jest piękny. Czujcie, tutaj jest pokrywa na kamerę, więc to zdejmiemy. Delikatnie. Ok. Dobrze, tutaj schowamy pokrywę. Teraz wyciągniemy joystick, który podłączymy razem z moją komórką. Za chwileczkę. Ok, to wyciągniemy to. Położymy sobie równo na powierzchni. Niech czeka, niech oczekuje na nas lot. Ok. Teraz wyjmiemy sobie komóreczkę. Podłączymy ją razem z joystickiem. Dobrze. Ja używam akurat komórki iPhone 7. Musiałem sobie ją kupić. Kupiłem sobie ją używaną, dlatego że miałem telefon Huawei, nie wiem jak to się nazywa. Po prostu nie było aplikacji dla niej, abym mógł tym dronem latać, więc musiałem ją sprzedać. Sprzedałem ją prywatnie. Dosyć dobre jeszcze pieniądze wziąłem. I tą kupiłem sobie za 115 euro używana. Wygląda jak nówka, bardzo fajna. Więc i zainstalowałem sobie aplikację DJI Fly. To jest aplikacja potrzebna, aby móc widzieć, co się robi z tym dronem. Więc komórka jest świetna. Nie muszę mieć nowej. Nie jestem fanem takich rzeczy ogólnie, ale niestety nie jest mi potrzebna do latania tym dronem. Więc podłączymy ją teraz. Dobrze. Mamy dzisiaj piękną pogodę. Będzie na pewno z 15-16. No jest cudowne słoneczko. Następna opcja to jest horyzontalne ułożenie tej właśnie tego. W taki sposób nam każe mi się kręcić. Zobaczymy. Ok, dobrze. I teraz tak. Każe mi w taki sposób. Ok. Naciskamy dwa drążki na dół. Świetnie. Już stoi przed nami dron. Mam ustawiony na bardzo wolny tryb, dlatego żeby oczywiście mieć na tym kontrolę. O, jak pięknie, spójrzcie. Utrzymuję bardzo ładnie prędkość. Zobaczymy, jak przeleci nade mną. Dobra. Witam, hej! Pięknie. Obrócimy się jeszcze raz. Polecimy sobie niżej. Dobra. No bardzo fajnie się nim lata, muszę wam powiedzieć. Pięknie. Tu jesteś. Ok. Sobie teraz wylądujemy. Jest bardzo cichutki, jak słychać. No spójrzcie. Bardzo cichutki jest. Ok, wylądujemy tutaj.
świetnie mi to poszło. Ho, jestem zadowolony. Teraz zrobimy parę interesujących, fajnych ujęć, które wam zaprezentuję. Jestem tym całkowicie tak podjarany. I mówię wam, jakość jest przecudowna, więc no warto się tym pobawić, więc zobaczymy. Dobra, tutaj baterię mam 83%, więc mi dużo wystarczy. Załączymy sobie opaskę. Dobrze, weźmiemy joysticka i wypróbujemy parę ciekawych rzeczy. Dobra, ustawimy sobie quick shots. Dobra, żeśmy startowali. I teraz próbujemy coś bardzo fajnego. Czekajcie. Dobra. Będziemy się za 25 metrów. Okej. Okay. To będzie interesujące. Super. Pięknie to wygląda. Czyli on ode mnie się odsuwa. No i zaraz tam zakończy swoją funkcję. Następnym wypróbujemy rakietę na 60 metrów. Zaczynamy. Ok, teraz strzeli jak rakieta do góry. Spójrzcie. Niesamowite, dawaj. Oj, widzicie? Oj, to jest mi bardzo raźny. Ustawiłem go na 60 metrów wysokości. Na bardzo delikatny tryb. Oj, spójrzcie, widać to? U góry? Ojej. Bardzo wysoko jest. Zalatuje. Jest bardzo wysoko. Ok, zaraz będzie wracał. Super to wygląda. Właśnie widzę, że wraca z powrotem. Chcę sobie odłożyć pilota tego joysticka, jak widzicie, krąży naokoło. Bardzo to pięknie wygląda. Oczywiście na większej odległości będzie jeszcze piękniej. Świetnie, co? Nie traci w ogóle mnie z pola widzenia. Bardzo dobrze. Kończy się. Zobaczymy, jakie są jeszcze inne opcje. Ok. Opcja jakaś boomerang. Nie wiem, co będzie dokładnie robił. Aha, widzę, że troszeczkę się wznosi do góry. Spójrzcie. Mam je dokładnie tutaj pod tym. Pod widoczkiem. O, krążę, elegancko. Bardzo fajna sprawa. No przygoda, no nie jest trudno teraz dzisiaj, bo powiem szczerze, kiedy nie ma wiatru, kiedy jest taka ładna pogoda, no to na spokojnie, no jest przestrzeń, no nic nie może mi się stać, po prostu chyba, że zrobię jakiś błąd, więc nie wygląda na to, że ja go robię, więc dobra, tu jeszcze jest jedna opcja. Wejdziemy sobie na 25 metrów. Ustawiłem nie na taką dalszą, można powiedzieć, odległość, bo chcę mieć go po prostu przy sobie, więc aby go nie stracić z oczu. Bardzo pięknie to robisz. Chyba taką spiralę mi się wydaje robić. Nie? No nie ucieka mi za daleko, wszystko jest ok. O kurde. Nie widzę go. Mamy 54% baterii, więc to nam starczy. Zobaczcie, że troszeczkę hamulców.